Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień! Witam Was Olga z Wielkiego Buka! Dzisiaj mam dla Was debiutancką powieść, która ze względu na swoją tematykę zdobyła niedawno nagrodę Pulitzera, a którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Muza, do którego link znajdziecie poniżej. Powieść, która niby pół żartem, pół serio opowiada o doświadczeniach wojny, o rozdwojeniu duszy i o szpiegostwie z miłości do swojego kraju. Specjalnie dla Was, sympatyk Wietang Nguyena. Opowieść zaczyna się w 1975 roku podczas dramatycznej ewakuacji sił amerykańskich z Wietnamu Południowego. Jednym z uciekających jest współpracujący z CIA i Armią Południa narrator, który jednocześnie jest komunistycznym szpiegiem z północy. Człowiek o dwóch twarzach, ukrywający swoje prawdziwe intencje, który zostaje niejako zmuszony do ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Amerykanin i Wietnamczyk w jednym szpieguje i zmaga się ze swoim nowym życiem, któremu co rusz rzuca nowe wyzwania. Czy uda mu się jeszcze kiedykolwiek zobaczyć swój kraj? Jako że wojna w Wietnamie to nie jest powszechnie poruszany temat w Polsce i znany jedynie z uproszczonych fabuł filmowych, to pokrótce przedstawię Wam oblicze konfliktu. Wszystko zaczęło się tam jeszcze zanim Stany Zjednoczone dołączyły jako aktywna strona konfliktu gdzieś w połowie lat 50. Z początku ich siły były strategicznym wsparciem dla Armii Południa przeciw komunistom i siłom partyzanckim Wietkongu z północy. To prezydent JF Kennedy zdecydował się na pierwszy ruch militarny w 1961 roku. Ostatecznie Republika Wietnamu, czyli Wietnam Południowy, upadł niemal 15 lat później w 1975 roku. Na ziemiach Wietnamu Amerykanie stracili niemal 60 tysięcy żołnierzy, a Południowa Armia Wietnamu ponad 200 tysięcy ludzi. Podczas ewakuacji tysiące ludzi uciekło do Stanów Zjednoczonych, szukając azylu i zyskując status uchodźcy. Żyją tam do dziś. Powiem Wam, że zastanawiam się, w jaki sposób sympatyka odbiorą czytelnicy na całym świecie, także u nas w Polsce. Porównywany jest do paragrafu 22 Josepha Halera, czy do rzeźni numer 5 Karta Vonneguta, ale jednocześnie mam wrażenie, że sympatykowi brakuje tego aspektu uniwersalnego. To jest powieść pisana z myślą o Amerykanach, nie o reszcie świata, bo przecież konflikt w Wietnamie nie miał tego wymiaru globalnego, tak jak chociażby II wojna światowa. Pisarz pokazuje niby nową perspektywę, wykorzystuje absurd, żeby czytelnikowi łatwiej było oswoić się z tym obrazem, a nawet ja, która posiadam jakiś zasób wiedzy związany z wojną w Wietnamie i konsekwencjami, czułam się totalnie oderwana od tematu. Przez ten dysonans kulturowy sympatyka czyta się raczej trudno i dlatego właśnie zastanawiam się nad reakcjami czytelników z całego świata. Niemniej nie da się ukryć, że jest to powieść ważna, otwierająca taką przestrzeń do dialogu dla Stanów Zjednoczonych właśnie, które do dzisiaj jakoś radzą sobie z tą traumą po wojnie. Sympatyk to wymagająca lektura, przede wszystkim dla miłośników intrygujących powieści i dla znawców tematu. A teraz mam rozdanie, dlatego że wydawnictwo Muza przygotowało dla Was jeden egzemplarz sympatyka do zdobycia. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmikiem dacie znać, że chcielibyście otrzymać książkę. Rozdanie trwa do 23 października do północy, a na dniach wylosuję jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Za sympatyka raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Muza, a Wy kochani pamiętajcie, żeby zajrzeć jeszcze dzisiaj na bloga i pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, koniecznie dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi recenzjami i innymi filmikami, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!